dzisiaj jesteśmy gospodarzami takiego posiedzenia i podpisania porozumienia w ramach Aktywnego Pogranicza, czyli organizacji, która skupia 12 gmin z terenu powiatu bialskiego i jedna gmina z terenu powiatu włodawskiego. Celem tej organizacji, powstania tej organizacji, powstała bodajże w 2014 roku, jak dobrze pamiętam, jest dzisiaj podpisanie porozumienia, które ma na celu stworzenie wspólnej strategii, strategii, która jest wymagana i potrzebna do tego, aby aplikować w przyszłości o środki zewnętrzne dla naszych gmin. Jest to 12 gmin, więc wiadomo, potencjał tych gmin jest bardzo różny. Potrzeby, myślę, że wspólnych jest więcej niż to, co nas różni. I dlatego właśnie dzisiaj tutaj się spotykamy, po to, aby tak w taki sposób namacalny przypieczętować tą współpracę, której mam nadzieję będą efekty widoczne już niedługo. Pomysł powstał 7 lat temu, może nawet wcześniej, natomiast udało się w końcu dzisiaj w karby prawne to wszystko opakować i będziemy mogli już zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego na najnowszą perspektywę, będziemy mogli wspólnie starać się o środki na inwestycje, które będą służyły naszym mieszkańcom, na naszym obszarowi. Także jestem bardzo zadowolony. Ten rok jest dla gminy Tuczna obfity, także dużo inwestycji oddanych, dużo pozyskanych środków. No i ta inicjatywa też cieszy, bo takie działania są potrzebne. Znamy potrzeby, bo mamy już praktycznie opracowaną strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego, także zidentyfikowaliśmy już potrzeby, jakie tutaj występują w naszym regionie. Będziemy szukać lekarstwa, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.